Rozłam jest i to poważny. Część radnych miejskich z PiS respektuje wytyczne zarządu okręgowego partii, część przeciwnie. Obóz zjednoczony wokół senatora Dobkowskiego zorganizował posiedzenie klubu radnych miejskich PiS, na którym odwołano z funkcji przewodniczącej tego gremium Elżbietę Naturalną. To posiedzenie i decyzje, które wówczas zapadły przez zarząd okręgowy partii, uznane zostały jako nieważne ze względów formalnych, co oznacza, że Elżbieta Naturalna jako przewodnicząca klubu radnych miejskich PiS nadal ma mandat do sprawowania tej funkcji. To posiedzenie klubu, które się wtedy odbyło, no zostało zwołane niezgodnie z regulaminem, ponieważ regulamin wskazuje, kto może zwołać posiedzenie klubu. I na takim nieformalnym posiedzeniu klubu nie można jest dokonać, no wiadomo, takich wiążących decyzji. Ta sprawa była przedmiotem też analizy na zarządzie okręgowym i decyzja zarządu jest jednoznaczna, że to odwołanie jest bezskuteczne. Jestem przewodniczącą klubu radnych Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości. Byłem oczywiście w głosowaniu nad szefową klubu i byłem świadkiem, że została odwołana przez radnych klubu PiS, więc tutaj nie ma jakichś zaszłości, ponieważ wszyscy brali udział i ci, co chcieli, ci, co nie chcieli, także kworum było, więc skutecznie została odwołana. No trudno powiedzieć, żeby ktoś z Warszawy czy z Piotrkowa mówił, że się nie odwołali. No byłem, widziałem, odwołaliśmy. To wszystko, tu nie ma dyskusji. Czyli tak naprawdę na te kluby, które zwołuje teraz pani Naturalna, pan przychodzi czy pan nie? Nie przychodzę, ponieważ przewodnicząca zwołuje klub. I to wszystko. Jeżeli nie ma, to nie ma klubu. Kluby radnych PiS przed sesjami Rady Miasta nie odbywają się, ponieważ część radnych kwestionuje decyzję zarządu okręgowego partii. Wiem tylko, że PiS zakładał tutaj i jeszcze przed PiS-em był Wiesław Dobkowski. On tworzył listy z jego, jakby to powiedzieć, nadania. Zostałem zgłoszony z listy PiS-u i jestem radnym, więc jestem lojalny. I dla mnie szefem jest Wiesław Dobkowski. Jestem lojalny aż do bólu. No dzisiaj próbowaliśmy zwołać klub, znowu nie dotarli. Pewnie przez to też nie wiedzą o nowych wydarzeniach, które się zadziały. No ale mam nadzieję, że to wszystko powoli, a jednak się uspokoi, wykrystalizuje i będzie nam po prostu dużo łatwiej pracować. No bo proszę Państwa, myśmy mieli 15 radnych w mieście. Poseł Dariusz Kubiak obecnie był radnym, teraz mamy 14, więc nadal mamy miażdżącą przewagę w mieście, a okazuje się, że pseudo dla mnie koalicjant próbuje odwołać przewodniczącą. To było coś nie do pomyślenia. Ostatnie decyzje zapadające na zarządach okręgowych partii zdecydowanie nie są przychylne senatorowi. Odebranie pełnomocnictwa najpierw na powiat, następnie na miasto Bełchatów, unieważnienie odwołania Naturalnej z funkcji przewodniczącej klubu radnych pokazują, że w strukturach partii senator traci wpływy. Dla mnie prawem jest statut Prawa i Sprawiedliwości, który jednoznacznie stanowi, jakie są statutowe władze, co jest w zakresie ich kompetencji i ja wiem, że takie decyzje i takie uchwały zostały podjęte, dlatego dla mnie to jest wiążącym prawem. Cieszę się z wyboru nowego pełnomocnika w Bełchatowie. Został nim poseł Dariusz Kubiak, co też ułatwi nam na pewno dobrą pracę w Radzie Miejskiej. Nareszcie będziemy mogli konstruktywnie podejmować jakieś decyzje. Nie będzie tu destrukcji, bo odwoływanie z kolei przewodniczącej klubu, później kolejne sesje i nie ma zebrania klubu radnych, to dla nas jest ciągle niezrozumiałe, ale mam nadzieję, że teraz ta sytuacja już się uspokoi, wyjaśni i będziemy normalnie mogli pracować. To konflikt wewnętrzny w lokalnym PiS-ie, co do którego obojętni nie pozostają radni z innych ugrupowań. Pan Wiesiek Glebkowski, niby PiS-owiec, a PiS rozwala. Tak nie może być. To on jest człowiekiem starej komuny i platformy, która miesza w Polsce. I on też miesza. I dlatego tu zapisał w Bełchatowie tak i w powiecie, i w mieście. I odwołać panią Naturalną, zostawić ich tego, z ziemi bohatowskiej. Tak nie może być. PiS wybrał wybory, niech PiS rządzi. A Wiesiu rozwala to i to mi się nie podoba. Konflikt wewnętrzny w partii rządzącej na lokalnym rynku politycznym trwa już niemal od roku.